Chwała Bogu. Witajcie bracia i siostry. Pozwólcie, że się pomodlimy, skłońmy głowy. O kochany nasz Panie i Zbawicielu Jezu, dziękujemy Ci za tą kolejną możliwość czytania Twojego Słowa, rozmyślania nad Twoim Słowem. Panie, pragniemy, aby Duch Twój Święty przemawiał, ożywiał Twoje Słowo w naszych sercach, abyśmy mogli poznawać Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej, Ciebie Boże jeszcze bardziej, kim Ty jesteś, co Ty czynisz, aby poznanie Ciebie mogło się roznosić jak wonność pomiędzy nami, w naszych domach, rodzinach, w naszym mieście, w naszym kraju. Tego pragniemy i o to się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Nie jest mi łatwo dzisiaj tutaj stać z powodu tematu, który Bóg mi dał. Modliłem się o to, co mam mówić i Bóg mi pokazywał ten temat. Nie przyszedł inny, chociażbym chciał. To zwiastowanie, myślę, że można nazwać, czy Bóg się gniewa. Może większość z Was od razu by mogła odpowiedzieć. Ale myślę, że jest to bardzo ważna kwestia. Kwestia, która też wielokrotnie była źle interpretowana, źle rozumiano gniew Boga. Myślę, że wszyscy wiemy o czasach, w których Kościół straszył ludzi Bogiem, który tylko piorunami uderza w człowieka, który popełni jakiś grzech i czeka tylko, kogo by tu skarać. Wiemy, że taki Bóg nie jest. O tym nam Boże Słowo wyraźnie mówi. Myślę, że nikt z Was nie jest przekonany, że mamy takiego Boga. Ale z drugiej strony można przejść w skrajność, gdzie wykluczymy ten gniew i patrzymy na Boga jako, no różnie można mówić, świętego Mikołaja, czy po prostu takiego no osoby, która nie potrafi się rozgniewać i być taką stanowczą, konkretną, w pewien sposób nakazującą coś, aby ktoś zrobił. Myślę, że zacznę od fragmentu, który nam jest dobrze znany, w którym widzimy Pana Jezusa. Mateusz 21 rozdział od 12 do 13 wersetu. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. W tym fragmencie myślę, że widzimy, że Pan Jezus rozgniewał się. Ale czy ten gniew jest takim, jakim czasem widzimy wśród ludzi? Czy jest to gniew, który jest pełen takiej złowrogości, takiej zapalczywości? Czy był to gniew, w którym była taka żarliwość, ale też płacz? Kiedy myślę o tym, co Pan Jezus tam uczynił, chcę patrzeć na Jego serce, bo motywacją było to, co powiedział
napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Z tym przejęciem, patrząc na to, co się stało ze świątynią, co się tam działo, a co powinno się dziać. I wiecie, dla nas Pan Jezus jest przykładem, tak? On jest naszym nauczycielem, my jesteśmy Jego uczniami i chcemy Jego naśladować. Myślę, że taki gniew, który tu widzimy, powinien być obecny w naszym życiu. W liście do Efezjan czytamy 4:26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. A później werset jest, który można by było pomyśleć, że jest w sprzeczności z tym wcześniejszym. 31 werset. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Kiedy zasięgniemy do źródła jakby greckiego, w tym 31 wersecie ten gniew łączy się z tymi słowami, które są obok, czyli gorycz, zapalczywość, krzyk i złorzeczenie. Jest to całkiem inny gniew. Gniew, który niesie ze sobą po prostu chaos, niszczenie, wszystko co popadnie. Krzyk, właśnie złorzeczenie. I apostoł Paweł mówi, że takiego gniewu nie możemy akceptować w naszym życiu, bo on prowadzi do złego, do grzechu. Ale w 26 wersecie pisze, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. I o jakim gniewie tutaj jest mowa? Kiedy rozmyślamy o gniewie, ja też myślę o swoim życiu, o moim małżeństwie, o wychowywaniu dzieci. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach, gdy się wychowuje dzieci, mówi się, że nie można no, dyscyplinować, karać, no, wręcz gniewać się na dziecko, być stanowczym, dać jakieś granice, bo dziecko powinno być wolne, powinno wybierać, co mu czy jej się podoba. I niestety niekiedy wchodzi to też, wpływa to też na nasze życie i na nasz sposób wychowywania. Ale myślę, że chcemy brać przykład z Bożego Słowa. Myślę, że podczas tej dzisiejszej usługi nie będę w stanie jakby przekazać do końca, co to znaczy ten Boży gniew i co Bóg chce nas uczyć w naszym życiu, jak ma się przejawiać ten gniew w naszym życiu. Ale chciałbym zachęcić do rozmyślania nad tym. Gniew Boży przede wszystkim objawia się przeciwko grzechowi. Kiedy lud izraelski, patrząc na Stary Testament, grzeszył, Bóg okazywał gniew. Na przykład czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, od 9 do 14 wersetu. To było na górze, kiedy Mojżesz był z Bogiem. Bóg pisał na tablicach
przykazania, ale tam lud izraelski zaczął grzeszyć. Zbudowali sobie cielca, zaczęli tam tańczyć i no, bardzo złe rzeczy czynić tak naprawdę. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego, i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Widzimy tutaj, że Bóg rozgniewał się. Jego gniew był takim mocnym. Cały lud izraelski zabić wszystkich ludzi, wszystkich Żydów, zostawić tylko rodzinę Mojżesza i z niego, żeby zrodził się na nowo naród, odrodził się lud izraelski. Kiedy myślimy i patrzymy na ten fragment, widzimy, że Mojżesz zaczął się wstawiać za ludem izraelskim. Wiecie, często się słyszy, jak chrześcijanie mówią, że Bóg skarał, że Bóg, nie wiem, zesłał trzęsienie ziemi tam albo gdzie indziej. Myślę, że szybcy jesteśmy do osądzania i do kierowania Bożego gniewu na innych, ale nie na nas samych. Myślę, że jako Boże dzieci, Boży lud, nie powinniśmy tego czynić. Jest napisane w Słowie, że sąd Boży jakby zaczyna się od domu Bożego. I po pierwsze, my powinniśmy badać swoje życie, swoje postępowanie. A kiedy widzimy Boży gniew nad ludźmi bezbożnymi, myślę, że naszym powołaniem jest, żeby się wstawiać przed Bogiem, żeby Bóg okazał łaskę, żeby jeszcze dał czas łaski do opamiętania, żebyśmy nie byli skorzy do posyłania właśnie gniewu Bożego na kogoś. Tak jak Jakub i Jan, dwaj apostołowie, chcieli zesłać ogień z nieba na ludzi, którzy nie przyjęli Ewangelii. I Pan Jezus ich strofował, bo nie to jest naszym powołaniem, żeby ogień z nieba sprowadzać na ludzi wokoło, którzy chodzą w grzechu, ale żeby się wstawiać za nimi.
Ale tak jak powiedziałam, Bóg zaczyna sąd od domu Bożego. I naszym zadaniem jest, aby się modlić, aby cały czas badać swoje życie i modlić się też o nas jako zbór. Czy Bóg nie gniewa się na nas? Czy nie jesteśmy pod Bożym gniewem? Często możemy słyszeć, że jesteśmy pod Bożą łaską, jesteśmy pod Bożą miłością i to jest dla nas takie radosne. I to jest prawda, ale bywa niekiedy czas, kiedy możemy być pod Bożym gniewem. Kiedy nasz pastor usługiwał fragmentem z Ageusza, to nie... Tak jak mówił w tym słowie, Bóg odsunął błogosławieństwo nad ludem izraelskim, dlatego że skupili się na budowaniu swoich domów, zaniedbali świątynię, więc jakby samolubstwo, swój egoizm wypełnił ich życie i żyli w tym grzechu. Przekonanie, że wszystko jest w porządku i Bóg odsunął błogosławieństwo. Myślę, że cały czas powinniśmy badać swoje życie, bo w Biblii też czytamy, że to, co siejemy, to będziemy żąć. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale, w 8 wersecie o tym czytamy. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządzi będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządzi będzie żywot wieczny. Myślę, że ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że nie możemy się łudzić. Kiedy będziemy siać w ciele, to będziemy żądzić jakby dobro. Nie będzie tak. Kiedy siejemy w ciele, w nieposłuszeństwie Bogu, będziemy zbierać tego konsekwencje. I chciałbym bardzo uwrażliwić w tym miejscu was na taką sprawę, jaką jest osądzanie też, kiedy ktoś zachoruje. Bo niestety wielokrotnie było tak, że ktoś zachorował i wtedy bracia, siostry od razu, a to grzech jest w twoim życiu i to jest przeszkodą. Może tak być. Oczywiście może tak być. Ale to my mamy siebie badać. Jedynie jeśli Duch Święty naprawdę objawia jakąś sprawę, to wtedy w duchu miłości mamy o tym sobie nawzajem mówić, bo jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. I wierzę, że każdy z was też pragnie, aby inni bracia, siostry, kiedy widzą, że coś jest nie tak w waszym życiu, też w duchu miłości podeszli do was i powiedzieli wam o tym. Ale niestety właśnie często bywało tak, że ktoś zachorował i od razu znaleźli się bracia, siostry, którzy mówili, grzech jest w twoim życiu. A tak nie było. Wielokrotnie w różnych sytuacjach. Kiedy myślę nad tym fragmentem odnośnie siania i zbierania, też są takie rzeczy w naszym życiu, w których myślę, że oszukujemy samych siebie. Źródła na przykład choroby są różne.
Wiemy, że choroba może być spowodowana wirusem, bakterią, ale weźmy na przykład chorobę nowotworową. Naukowcy, lekarze, którzy badają tą chorobę, wykazują, że jest to choroba cywilizacyjna i najczęściej jest spowodowana sposobem życia, trybem życia. Jest spowodowana odżywianiem, czy stresem, czy nawet jakby emocjonalne rzeczy, jak nieprzebaczenie, może wpływać na zdrowie naszego ciała. Dla mnie osobiście jest to wielka lekcja, bo niekiedy możemy zwalać winę za jakieś okoliczności, za to, co się wydarza na nie wiem, na diabła, na coś innego. Ale myślę, że w każdej sytuacji, w każdym zdarzeniu, które się dzieje w naszym życiu, po pierwsze powinniśmy przyjść do Boga i szukać Jego oblicza i wołać: Panie, zatrzymuję się i powiedz mi, co się dzieje, czy zgrzeszyłem, czy coś czynię złego, czy byłem nieposłuszny Tobie, objaw mi prawdę. A jeśli nie, to również objaw mi, w jaki sposób mam postępować, co mam zmienić w moim życiu. Myślę, że często te różne rzeczy, które się zdarzają w naszym życiu, te negatywne, one mają na celu nas zatrzymać. Zatrzymać i oprzytomnieć, żebyśmy stanęli przed Bogiem, odłożyli te sprawy codzienne, w których jesteśmy zaangażowani i zaczęli Jego oblicza szukać. A Bóg będzie nam objawiał, czy coś jest nie w porządku, czy jakieś zaniedbanie, czy nie ma zaniedbania, czy po prostu poprzez te okoliczności Bóg chce nas przybliżyć do siebie. Ale wierzę, że każda okoliczność ma jakiś sens, ma jakiś cel. Nie chodzi o to, żeby wyszukiwać i dokopywać się: Boże, no nie widzę jakiejś sprawy, w którym jestem Tobie nieposłuszny, no ale musi być. No to jeszcze będę myślał może o grzechach pokoleniowych. Może mój dziadek w jakiś okultyzm był zaangażowany. To nie o to chodzi. Ale o to, żebyśmy się zatrzymali i zaczęli badać swoje życie. I wzięli pod uwagę to też, że Bóg może się gniewać na nas. Nasz Bóg może się gniewać, ma prawo do tego. Ale to nie jest taki gniew, który chce nas zniszczyć, tylko który chce nas odnowić, który chce nas uratować, wybawić. Bo my niestety niekiedy zamykamy oczy na coś, co się dzieje. W naszym życiu złą drogą idziemy, zamykamy i Bóg musi nas oprzytomnieć jakimś zdarzeniem. Gdyby nie Boża łaska, to byśmy zginęli. Kiedyś brat Damian, kiedy usługiwał o czasach ostatecznych, mówił o największej karze dla człowieka. Tą karą jest pozostawienie przez Boga, że Bóg pozostawi nas naszym pożądliwością, tak jak czytamy w liście do Rzymian, że Bóg pozostawił na pastwę niecnych pożądliwości, bo kiedy mogli poznać Boga, odrzucili Go, wybrali jakby obraz swojego Boga. I myślę, że każdy z nas jest narażony na to, na stworzenie swojego Boga, który jest właśnie
Taki, jak my sobie wyobrażamy, a nie taki, jaki On jest naprawdę. Bo nasz Bóg jest Bogiem, którego nie jesteśmy w stanie tak do końca pojąć. On jest daleko większy niż nasze wyobrażenie. Nigdy nie możemy zamknąć Go w takiej szufladce, bo wtedy tworzymy nasz obraz Boga i nam się wydaje, że oddajemy Bogu cześć i Jemu służymy, ale tak naprawdę służymy swojemu Bogu, bo ten nasz Bóg po prostu jest według naszego wyobrażenia. I tu o tym w Rzymian jest mowa, że kiedy odrzucamy prawdziwego Boga i tego, kim On jest naprawdę, to w którymś momencie Bóg może nas pozostawić w naszych jakby grzechach. I to jest najgorsza kara tak naprawdę, kiedy Bóg nas pozostawi. Nam może się wydawać wtedy, że wszystko jest w porządku, już może nie będzie takich okoliczności, które Bóg daje, żeby nas oprzytomnieć. To jest tragiczne położenie. Ale wierzę, że nikt z was nie jest w takim położeniu i nie chcemy znaleźć się w takim miejscu. Więc poprzez te myśli chciałbym zachęcić nas do badania swego życia. I kiedy coś się dzieje, do zatrzymania się. Bo ten świat pędzi wokół nas. I myślę, że Bóg często krzyczy do nas: zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Szukaj mojego oblicza. W Starym Testamencie niektórzy mówią, że Bóg jest właśnie takim srogim, pełnym takiego gniewu, jak czytaliśmy, chociaż Mojżesz ubłagał Go. Ale czytamy również w 4 Mojżeszowej o tym, jaki jest Bóg. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział i od 18 do 19 wersetu. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy. Przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do 3 i do 4 pokolenia. Odnośnie kary tu czytamy, ale kiedy czytalibyśmy w 2 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale: nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3 i 4 pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do 1000 pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Widzimy różnicę między tym, jaki ma zasięg kara, a jaki ma zasięg łaska, błogosławieństwo. I to, co wcześniej czytaliśmy, że Bóg nie jest skory do gniewu. On jest obfity w łaskę. Ale nie możemy się wymawiać na łaskę. Zasłaniać się łaską albo miłością. Bo Bóg również jest Bogiem świętym i On się gniewa, kiedy jesteśmy Mu nieposłuszni. Rodzic, chrześcijanin też powinien się gniewać na swoje dziecko, kiedy jemu jest nieposłuszne, żeby dziecko widziało ten smutek.
Ten smutek połączony z gniewem, ze stanowczością, nie ze zmienianiem zasad, granic, a dobrze, no, możesz, no, daruję ci. Bóg taki nie jest i myślę, że to też jest nauką dla nas, żebyśmy byli stanowczy i mieli granice, uczyli dzieci też granic, których nie powinny przekraczać. Ale w tym to powinno być kierowane miłością, bo tak jest z Bogiem. Bóg w tym gniewie kieruje się miłością. Bo Bóg, gdyby nie miał miłości, pozostawiłby nas samych w naszych grzechach i nie byłoby to dla nas ratunku. Ale wiemy, że Pan Jezus, że Bóg Ojciec w swojej niepojętej miłości zesłał swego Syna, aby był dla naszego zbawienia. I Boży gniew przelał się na Jezusa Chrystusa. To jest niepojęte. Niepojęta łaska Boża. Ale też widzimy w tym Bożą świętość i sprawiedliwość. Że musiała być uczyniona jakby zapłata za grzech. Nie mogło obejść się bez ofiary. Ten gniew musiał być jakby wylany na kimś i został wylany na Jego Syna. Kiedy wgłębiamy się w to, to myślę, że nasze serca po prostu kruszeją. Wszelka nasza jakaś pycha i mniemanie o sobie, o tym, kim się jest, maleje w obliczu tego, kim jest Bóg i jaka jest Jego łaska. Więc to przede wszystkim chciałbym podkreślić. Ale chciałem w tym słowie przekazać właśnie prawdę o tym, że Bóg się gniewa, że jest to w Jego naturze. I abyśmy badali swoje życie. A kiedy coś się wydarza, po prostu się zatrzymali i szukali Jego oblicza. Bo myślę, że Słowo Boże wyraźnie do tego nas zachęca. I myślę, że na tym zakończę. Amen.